Takiego muzeum nie ma w całej Polsce. Wszystko wskazuje na to, że Muzeum Lizaka, które właśnie powstaje w Jaśle, będzie porównywalne do Muzeum Piernika w Toruniu, a nawet bardziej atrakcyjne. Pomysłodawcami i realizatorami pomysłu są Katarzyna i Grzegorz Schabiński. Małżeństwo prowadzi hotel i znaną restaurację u Schabińskiej, gdzie gościła sama Magda Gessler. Państwo Schabińscy są też współwłaścicielami firmy Grand Peak Liwocz, która ma wieloletnią tradycję i zajmuje się wytwarzaniem karmelków i lizaków. To słodkie miejsce ma być siedzibą dziedzictwa cukiernictwa. Osoba zwiedzająca najpierw pozna historię słodyczy i rodzaje składników. Będzie mogła dotknąć, powąchać, posmakować, zobaczyć, na jakich maszynach były i są wytwarzane. Dowie się, jak lizaki, cukierki wyglądały dawniej, a jak dziś. A na koniec zrobi swojego lizaka. O tym, skąd pojawił się taki pomysł i czy Jasło jest związane z lizakami, powiedziała nam Katarzyna Schabińska. Jasło ma bardzo długą historię produkcji lizaków, gdyż jest to 60 lat. Tak? Zakład, w którym pracuję, produkuje dokładnie w tym miejscu lizaki deseniowe, bardzo barwne, kolorowe, dzięki ludziom, którzy pracują tam niejednokrotnie całe swoje życie. Nie chciałabym, żeby ta tradycja nie była zauważalna. Chciałabym ją podtrzymywać, chciałabym ją rozpromować na Polskę właśnie za sprawą Muzeum Lizaka. Pani Kasia wraz z mężem kilka lat temu zakupiła od Urzędu Miasta Jasła budynek starej kaflarni. Od 3 lat pozyskują w różny sposób środki na jego realizację i stopniowo remontują i przystosowują obiekt pod kątem Muzeum Lizaka. Prace remontowe i wykończeniowe już trwają. W muzeum pojawią się również eksponaty maszyn stosowanych w karmelarstwie oraz elementy multimedialne. W tym wyjątkowo smakowitym miejscu będzie można nie tyle skosztować słodkich wyrobów, ile poczuć zapach dzięki urządzeniom sensorycznym wytwarzającym aromaty. Pierwszym etapem prac jest dostosowanie parteru budynku. Państwo Schabińscy zgłosili się także do projektu Polak Potrafi, dzięki któremu mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet do 100 tysięcy złotych. W ciągu kilku dni od zamieszczenia informacji o projekcie utworzenia Muzeum Lizaka w Jaśle zebrali ponad 20 tysięcy. Muzeum Lizaka posiada taką nazwę, gdyż chciałabym, żeby zwiedzający krok po kroczku przeszedł wszystkie etapy od surowca, po rodzaje tego surowca, po samo wytworzenie. Nie chciałabym, żeby mylnie było osądzane, że muzeum to jest tylko i wyłącznie patrzenie się w szybę, niedotykanie eksponatów. Chciałabym, żeby to było żywe muzeum. Żeby to dzieciątko z tą babcią, które przyjdzie do tego muzeum, poznało rodzaje cukru. Czym w ogóle 100 lat temu, czy 150 lat temu dzieci w innej epoce słodziły sobie na przykład herbatę. Czy było czym posłodzić? Z czego wówczas były robione słodkości? Z czego ten pierwszy lizak powstał? Czym został zabarwiony, co nadało mu specyficzny aromat. No i samo spróbowanie. Ale tak jak mówię, chciałabym, żeby to nie było tylko i wyłącznie zwiedzanie takie suche. Tak? To ma przynosić radość. Człowiek ma całym sobą po prostu być zadowolony z tego, że w tym miejscu jest. Cały ten projekt budowy Muzeum Lizaka chcieliśmy rozpromować na całą Polskę. Przez to zgłosiliśmy się do programu Polak Potrafi. Grzegorz, mój mąż, szczególnie mnie do tego zachęcił, że w tym tkwi ogromna siła budowania czegoś razem, tworzenia przy współpracy ludzi, którzy naprawdę wierzą w ten pomysł i pomagają. I już mamy tego dowody, bo naprawdę widzimy wielkie wsparcie, no i prosimy o dalsze oczywiście, bo chcemy poprosić ludzi o to, że dając nam, wpłacając tą, chociaż nawet i jedną drobną złotówkę, która złotóweczka do złotóweczki, a pomoże nam osiągnąć cel, który będzie dobrem dla nas wszystkich, bo to ma łączyć pokolenia, ma pokazać to, co było, to, co jest i to, co kiedyś będzie i ma łączyć. Do każdej tej wpłaty przygotowaliśmy nagrodę, to nie są suche wpłaty, to nie są pieniądze, przygotowaliśmy dla was nagrody, możecie wylicytować sobie na przykład kubek, na przykład wejście do Muzeum Lizaka, możecie całą grupą wesprzeć, czyli zamawiając już w tej chwili usługę, możecie wesprzeć tą akcję. To jest dla nas bardzo ważne, żeby to zrobić razem, ponieważ każdy, wpłacając najmniejszą złotówkę
do nas, czuje się też budowniczym tego muzeum, czyli też oddaje kawałek siebie, twórcom, czyli też popiera nasz pomysł. My też realizując się, dostajemy informację, że robimy coś dobrego. Nie robimy czegoś, co nie będzie komuś służyło. Chcemy jednak, żeby to było dla ludzi, przez ludzi też zauważone. Też poszukujemy partnerów do stworzenia, ponieważ Grampik Livocz nie jest jedyną firmą w Polsce, która robi różnego rodzaju lizaki. Są też inne firmy, są też inni producenci składników, których też serdecznie zapraszamy do współpracy, żeby oni też pokazali, co dobrego robią, jak wyglądają ich składniki do danej produkcji. Też serdecznie zapraszamy grupy. Moim marzeniem byłoby, żeby grupa dzieci szkolnych czy przedszkolnych chciała do nas całą klasą przyjechać. Czy nawet i tego właśnie maja czy czerwca na ten Dzień Dziecka. Byłoby to moim wspaniałym marzeniem.